zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach 7. edycji Festiwalu Literatury Przeczytani. O swojej wspólnej książce o miłości opowiedzą Olga Drenda i Małgorzata Halber w rozmowie z Emilią Walczak. Małgorzata Halber. Pisarka, rysowniczka, feministka. Skończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 roku zadebiutowała głośną powieścią Najgorszy człowiek na świecie. Studiowała grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wspólnie z Olgą Drendą napisała ostatnio książkę o miłości. Olga Drenda. Pisarka, eseistka, tłumaczka. Skończyła etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka książek Duchologia Polska i Wyroby, za którą otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii esej. Ostatnio wspólnie z Małgorzatą Halber napisała książkę o miłości. Na początek zadam Wam pytania niezwiązane z Waszą wspólną książką, ponieważ nasz festiwal Przeczytanie jest wydarzeniem bydgoskim. To najpierw mam pytanie do Małgorzaty. W roku 2015 w wywiadzie dla wydawanego w Bydgoszczy kwartalnika Fabularie powiedziałaś tak: Mój tata urodził się w Bydgoszczy i mieszkał w Fordonie do 4 roku życia. Część mojej rodziny, siostry, babci, cały czas tu mieszka. Zawsze z tyłu głowy miałam, że tu jest kawałek mnie. I dalej, wy tego nie widzicie chyba, ale tu jest naprawdę pięknie. Tu jest takie zatrzęsienie neobarokowych kamieniczek przykrytych tą śliczną powłoką starzenia, że głowa mnie bolała od oglądania. Czy zechciałabyś się do tego jakoś odnieść, a może coś dodać jeszcze? Po pierwsze, jest prawdą, że z Bydgoszczą jestem związana, powiedziałabym, po mieczu. Mój tata rzeczywiście tu się i urodził, znaczy tu, tam. Jesteśmy w Warszawie. Mój tata urodził się w Bydgoszczy. I rzeczywiście Fordon to jest to miejsce, które zapamiętałam z jego opowieści. Mój dziadek po prostu, który był wojskowym, tam został rzucony na bydgoską ziemię. Co jest dla mnie w ogóle gdzieś tam zabawne, ponieważ no, istnieje ta teoria mówiąca o konflikcie między Toruniem a Bydgoszczą, żużlowym podobno. Na podłożu żużlowym. Na podłożu żużlowym konflikcie. No i ciekawostka jest taka, że moja mama pochodziła z Torunia, a oni się poznali w Warszawie. Z tego co wiem, żużel akurat nie znajdował się w spektrum zainteresowań ani jednego, ani drugiego. Mało tego, ja stosunkowo późno się dowiedziałam o tym konflikcie. Wcześniej wiedziałam, że moi rodzice są jakby z tych miast, powiedziałabym, nieprzyjaznych sobie. Nie ukrywam, że w Bydgoszczy bardzo dawno nie byłam. Przejeżdżałam przez nią. Ostatnio, kiedy wracaliśmy z Borów Tucholskich i myślałam sobie, że kurczę, znowu bym chciała, bo to jest przepięknie położone miasto. Domyślam się, że trochę odczyszczone w stosunku do tego, co widziałam ostatnio. W sensie myślę, że ta warstewka tych neobarokowych kamieniczek już troszkę jest taka częściowo zdjęta. Bydgoszcz też mi się zresztą kojarzy z książką Łukasza Orbitowskiego, która otrzymała paszport polityki. I tak sobie myślę, że to jest takie miejsce, które jest bliskie mojemu sercu. Ja miałam bardzo wielu znajomych stamtąd, ja się śmiałam, że Bydgoszcz to jest polskie Seattle ze względu na bardzo istniejącą, bardzo prężnie działającą scenę muzyczną, w której przeplatały się te rozmaite postaci. I kurczę, chyba prawie wszyscy moi znajomi z Bydgoszczy niestety się wyprowadzili. Prawie, bo znam jedną osobę, która tam mieszka i jakby mieszka, powiedziałabym, bardzo intensywnie, to znaczy to jest Dominika Kisorska, która stara się jakby propagować Bydgoszcz jako wspaniałe i piękne miejsce i rzeczywiście jak widzę, co ona wrzuca na Facebooka, przede wszystkim tą leśno-wodność, która jest dookoła, no to jestem zachwycona. Dominikę Kisorską pozdrawiamy, naszą koleżankę z pracy w Miejskim Centrum Kultury. Olgo, ciebie zapewne nie interesowały neobarokowe kamieniczki w Bydgoszczy, tylko tropiłaś tam ślady duchologiczne. Nawet słyszałam, że podczas którejś edycji Przeczytanych były jakieś poszukiwania legendarnego osiedla Swoboda.
To prawda. Ale to Michał przecież pokazał mi jego lokalizację. No, ale tak, na twoją prośbę. Tak, tak, zgadza się. Natomiast Bydgoszcz dla mnie jest przede wszystkim miejscem, w którym znajduje się prawdopodobnie najładniejszy, choć myślę, że tutaj akurat konkurencją mocną będzie Radom, ale Bydgoski Dom Technika jest absolutnie wspaniałym miejscem z tą mozaiką, do której trzeba trzeba podejść tak dyskretnie. To jest również dla mnie miasto mozaiki z kolażem. Bardzo ciekawego sklepu zielarskiego z wyrobowymi reklamami w oknie. I krem z korowych wymion, takie tam. Jest to dla mnie też... I to jest dla mnie też miasto ghost signów. Pamiętam, że byłam w Bydgoszczy kilka razy, zresztą mieszkając w Gdańsku niedawno korzystałam z dogodnej lokalizacji i z połączeń kolejowych i zakochałam się w ogóle w Kujpomie i bywałam tam chyba nawet częściej niż na Pomorzu. Także zdarzyło mi się kilka razy też odwiedzić Bydgoszcz i pamiętam, że właśnie chodziłam tam też taką trasą ghost signów, dlatego że są, jest dużo przecież przedwojennych polskich reklam, czy tych takich właśnie nanoszonych w szyldów sklepowych, które zostały zachowane. Czy fabrycznych. I pamiętam, że właśnie miałam taką bardzo miłą sytuację chyba podczas mojej pierwszej wizyty w Bydgoszczy, kiedy robiłam zdjęcie jednemu z nich i tam jacyś panowie pili piwo w bramie i pytali, czy robię zdjęcie temu napisowi i mogą mi powiedzieć, gdzie jest więcej. I oczywiście tak, po prostu przygotowali dla mnie mały przewodnik, więc pozdrawiam tych panów. Pozdrawiamy również. Dobrze, no to teraz przejdźmy już do zasadniczego tematu, czyli do waszej wspólnej książki, książki o miłości. Czy był w ogóle pomysł na to wydawnictwo? Jak i kiedy się to wszystko zaczęło? Chciałabym użyć tutaj takiego słowa, które jest używane może w projektowaniu gier komputerowych i w badaniach w ogóle nad nowymi technologiami. Jest to słowo emergencja. I to znaczy, że po prostu coś wyłania się samo. I myślę, że jest to droga, w jaki sposób powstał pomysł na naszą książkę, dlatego że chciałyśmy napisać książkę. Łączy nas szereg przypadkowych, nieskoordynowanych, osobliwych pasji, zainteresowań, jakichś wspólnie połączonych kropek w zupełnie jakichś nieoczekiwanych, ukośnych, w poprzecznych kierunkach, niespodziewanych. I myślę, że fakt, że postanowiłyśmy koniec końców napisać książkę nie na przykład o starych poradnikach, albo o instrukcjach do odkurzaczy, albo o bardzo tak, to jeszcze przed nami, tak, ziarnistych zdjęciach, o nie wiem, starych portretach kotków, które przypominają ludzi i tak dalej. Tych pomysłów jest bardzo wiele. Tak, ja jeszcze myślę sobie na przykład o antropologicznych poszukiwaniach w internecie. To też. O jakiejś takiej pasji, którą na przykład dzieliłyśmy, kiedy można było wejść na, nie wiem, czy mogę wymienić, na różnych portalach można ogłoszeniowych, wchodzić, tak. Ale można też wchodzić było w zbiory, które ktoś posiadał. Ostatnio o tym myślałam właśnie, że bardziej, kiedy wchodzę na, wiesz, gdzie, tam gdzie się ubrania kupuję, do największego lumpeksu, to mnie nie interesuje oglądanie tych ubrań, tylko interesuje mnie oglądanie szaf określonych osób i jakaś próba rekonstrukcji tożsamości tych osób, kim ona jest. Tak. I tak samo z tymi miejscami, gdzie można było mieć dostęp do czyjejś przypadkowej cyfrowej biblioteki. I jakby to są tego rodzaju zainteresowania, które może nie wydają się być, może nie jest tak, że nikt się nie interesuje takimi rzeczami, ale akurat z tą intensywnością i jakby ten zbiór tych rzeczy, które nas interesują, poczynając od muzyki, przez spacery, urbex, odzież, śmieci, język, zwierzęta, tak, zachowania i zwyczaje, i antropologię internetową, którą uważam za niezwykle. Internet bardzo, tak. Bardzo. Tak. No to jakby
no, w końcu skończyłyśmy pisząc książkę o miłości, co było wielkim zaskoczeniem dla nas samych tak naprawdę. Tak, że napisałyśmy książkę, o i jeszcze może to, że jest to temat, o którym przez ponad 10 lat naszej znajomości chyba nie rozmawiałyśmy aż do ubiegłego roku, może tak. Nas to strasznie bawi, bo to naprawdę może z boku wyglądać jak jakiś skok na kasę, bo wiadomo, że się sprzeda różowa okładka, po tak. co coś takiego. Temat dla wszystkich. Tak, natomiast jakby geneza powstania tego tekstu jest tak diametralnie inna tak. niż mogłoby się wydawać, że teraz po właściwie roku, bo minął tak. rok od momentu, kiedy usiadłyśmy i napisałyśmy ja w zeszycie z ptakiem Dodo, a ty nie pamiętam gdzie? Ojej, w zeszycie, który przywiozłam z Koszyc. No właśnie, więc napisałyśmy sobie cały plan tej książki, tak. który koniec końców wygląda dokładnie tak. Tak jak tutaj, to naprawdę była, tak, była to praca planowa, wręcz taka inżynierska. I myślę, że naprawdę zaskakujące, pewnie też dla nas samych, bo uświadomienie sobie, że tak naprawdę można, nie wiem, przyjaźnić się ponad 10 lat i nie rozmawiać w ogóle o takich sprawach jak miłość. I będąc oczywiście czym? Kobietą. Otóż to! Dobrze. Siedząc w piżamach, nie rozmawiać o miłości. I robiąc paznokcie. Z tego co wiem, to wypracowałyście na dokumencie googlowskim. Tak jest. I prowadziłyście tam naturalną wymianę zdań na zadane tematy wcześniej. I mnie ciekawi troszkę techniczna strona tej książki, to znaczy jak to, co tam napisałyście, być może na początku trochę na gorąco, później było przez was, znaczy w jakim stopniu to było później uzupełniane, redagowane przez was same, być może w jakiś sposób, nie wiem, autocenzurowane, a z drugiej strony jak głęboka była ingerencja w tekst ze strony redaktorek książki. Krótko mówiąc też, no, jak wasz dialog w wyniku jakiego procesu przemienił się w to, co wy zresztą bardzo zgrabnie nazywacie esejem w dialogu? Napisałyśmy pierwszy rozdział w dosyć specyficznych warunkach, jakim było ogłoszenie pierwszego lockdownu. To spowodowało, że myślenie o miłości w momencie, w którym wszyscy znaleźliśmy się w tak strasznie nowej sytuacji, było dla nas bardzo trudne. I w związku z tym napisałyśmy rozdział, który się nazywał Na dobre i na złe i który był pewnego rodzaju, ostatecznie w ogóle nie wszedł do książki. Natomiast można by było powiedzieć, że on był jakimś takim rozbiegiem. To tak, my, taki no, pierwszy naleśnik spalony. Dokładnie. Właśnie, albo niespalony, albo taki właśnie rozklapciały. Tak, tak, ale tam jakby albo za cienki. Pewne tak. pomysły się tam znalazły, które potem koniec końców wyciągnęłyśmy z tego rozdziału i umieściłyśmy w innych, ale w rozdział jako taki w książce się nie znalazł. Przepadł. Natomiast potem, po pierwsze pracowałyśmy chronologicznie i ja mam takie uczucie, że jakby ta opowieść się układa w jakiś taki sens. My się zastanawiałyśmy, który rozdział potem, pamiętam, że na koniec miałyśmy jakiś taki, czy granice powinny być przed zdradą, czy po zdradzie. Ale było dla nas oczywiste, że samym początkiem książki powinno być to powiedzenie, że chcę być w stałym związku i jakby mam prawo powiedzieć, że chcę być w stałym związku, bo oczywiście to się nazywa chcę mieć męża, w związku z tym osoby z takim powiedziałabym niskim progiem odporności na metaforę myślą, że to są kobiety, które mówią, że chcą mieć męża, ale tak naprawdę sensem tego rozdziału jest mam prawo tak, do tego, żeby to, powiedzieć. Tak, jest to mąż umowny, chodzi o to, że jeśli chcemy i uświadamiamy sobie, że chcemy utrzymać z kimś relację na serio i być traktowane poważnie, to możemy to powiedzieć. Ale trzeba do tego dojść i trzeba to ze sobą przepracować, tak? Jakby to nie jest takie, to nie jest takie proste. No ale to już nie będę tutaj spoilowała dokładnie. Pisałyśmy chronologicznie i pisałyśmy właściwie tak, jak zostało to napisane. To znaczy, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby ta książka mogła mieć inny kształt. Ten dialog, no właśnie, bo to jest, niektórzy pisali, że to jest dialog pisany na Messengerze. Nie, ponieważ Messenger jako źródło, jako sposób używania języka jest po pierwsze zbyt hermetyczny, za bardzo na przykład też bazuje w formie komunikacji na interwałach czasowych, z których
nie zdajemy sobie sprawy, ale ten moment oczekiwania na odpowiedź, to, że jakaś krótka odpowiedź pojawi się w jakimś określonym czasie, to też jest bardzo istotne dla samej językowej konstrukcji. No przecież my tutaj piszemy jednak książkę. I każda z nas jakby... Przepraszam, krótko spałam, w związku z tym masz pomysły, jakieś takie bardzo dziwne słowotwórcze, więc każda z nas jakby tak snuje swoją nić i jednocześnie ona się splata, jedna jest, raz jest to osnowa, a raz to drugie. Tak, wątek, to jest, może, być może to jest to coś pomiędzy zapisem rozmowy, a wydaniem antologii listów. Tak, mnie się to bardzo kojarzy w ogóle z taką metodą, z taką metodą analogową, kiedy pisało się w zeszytach. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze to robi, mm-hmm. pewnie nikt tego nie robi, pewnie wszyscy piszą w telefonach. Wczesne maile też tak wyglądały. No, może mm-hmm. tak, ale ja jednak mam ten taki, ja jestem analogiem mm-hmm. i mam tą taką, w każdym razie to jest innego rodzaju też dynamika formułowania myśli. To jest większy oddech, to są też dłuższe partie tekstu, które trzeba przeanalizować. Tak. To jest wysłuchanie drugiej osoby w jakiś sposób, chociaż oczywiście też wysłuchanie jej w takim, tak jak siebie słuchamy. Wysłuchanie na piśmie. Tak, ale tak, to takie wysłuchanie, że siedzisz i myślisz sobie, nie, ale właściwie to ja myślę, że jest inaczej. Mhm. Takie, no trudne. Tak, że to może ma w sobie coś z dyskusji. Tak. W każdym razie nasza wspaniała redaktorka Joanna Mika praktycznie wyczyściła ten tekst z jakichś powtórzeń, niepotrzebności, dokonała takiej redakcji, jakiej de facto dokonuje się na tekście literackim i koniec. Tak, i myślę też, że bardzo ważne było to, że świetnie nam się współpracowało z Joanną, dlatego że ona intuicyjnie jakoś doceniła element zabawy językowej, który dla nas był bardzo istotny w tej książce. To znaczy, żeby to nie zmieniło się w tekst taki bardziej płaski, prozaiczny, tylko żeby element lingwistycznych fikołków został tam zachowany i bardzo się ucieszyłam, kiedy okazało się, że nie ma nic złego w napisaniu rozpychać się łokćmi i to zostało. Dobrze, to teraz zapytam tak. Książkę swoją dedykujecie swoim partnerom, Olga Andrzejowi, a Małgorzata Michałowi. I pytanie brzmi, czy oni już ją czytali i co o niej sądzą? A pytam trochę dlatego, że Małgorzata dopisała w książce taką oto obserwację. Prowadzę od lat dziennik i czasem pytam Michała, czy ciebie nie interesuje, co ja tam piszę? No i odpowiedź zawsze brzmi nie. Książka interesowała? On przeczytał ją do połowy i zresztą poprzednią też przeczytał do połowy. I zdaje się, że... Natomiast czytałam, był tak zwanym moim pierwszym czytelnikiem. To zresztą metoda, którą bardzo wiele osób piszących stosuje. Musi komuś po prostu ten tekst naczytać na głos. I rzeczywiście Michał jakby usłyszał tę książkę, kiedy ja ją pisałam, kiedy ten tekst powstawał. I miał też zresztą swoje uwagi i gdzieś tam dyskutowaliśmy te kwestie. Natomiast de facto myślę, że jej nie przeczytał, ale no to nie jest mój dziennik, jakbym chyba nie... Myślę, że już doszłam do takiego poziomu emocjonalnej dojrzałości, że nie marzyłabym o publikacji swojego dziennika przed śmiercią. U mnie sytuacja wygląda tak, że dość mocno i to samo wyszło. To nie była jakaś intencja, nie był to plan, zamierzenie, że samo się oddziela trochę życie publiczne i prywatne, ale przy pracy w domu i jeszcze w warunkach pandemicznych, przy pracy w domu, czyli w sytuacji, kiedy jakieś wydarzenia, które normalnie byłyby eksportowane poza internet, wracają do niego, to Andrzej stwierdził, że po prostu słyszał tyle nagrań, rozmów dotyczących naszej książki, że już bardzo dobrze zna jej zawartość. Aha. Dobrze. Wszyscy się was pytają o ekshibicjonizm ewentualny. Między innymi rozmawiałyście o tym w Wysokich Obcasach.
No ale mnie może nie każdy czytał i ja bym chciała też was jeszcze docisnąć w tej kwestii. Wciąż nie żałujecie, że tak wiele tam zostało powiedziane na temat waszego życia prywatnego? Ale to ja w ogóle nie uważam, żeby to było wiele. A poza tym też nie uważam, żeby... Ja jestem w ogóle przeciwniczką klasyfikowania mówienia o życiu i o wydarzeniach, które dzieją się ludziom i które ludzie przeżywają jako ekshibicjonizm. Wydaje mi się, że ekshibicjonizm jest czymś innym, polega na narzucaniu się. Polega na narzucaniu się i polega na w prezentowaniu jakichś osobistych aspektów siebie wbrew woli słuchacza. A myślę, że tego elementu tutaj nie ma. A poza tym jest to też książka o wydarzeniach życiowych, przeżyciach, które jednak myślę, że pomimo tego, że my mówimy za siebie i nasze wypowiedzi są bardzo subiektywne, to jednak jakby liczba wariantów, które mogą się dziać w ludziom, jakaś liczba kombinacji wydarzeń jest dość ograniczona i nasze przeżycia się mieszczą w pewnym, tak, one się mieszczą po prostu w jakimś bazowym standardzie, więc nie wiem dlaczego miałoby być to jednak ekshibicjonizmem, być może dla takich osób, które uważają, że o życiu prywatnym w ogóle, ale właściwie jakby dlaczego... Nie. Ja uważam, że moment, w którym dowiedziałam się o takim zjawisku jak New Sincerity, w bardzo jakoś przestawił moje myślenie, że wypowiedź, która jest bezpośrednia, która jest, która nie jest w jakiś sposób zapośredniczona, która jest takim przekładem jeden do jeden w tego, co się myśli i czuje, takim bezpośrednim bardzo zapisem, nie musi być literaturą, wypowiedzią konfesyjną. Myślę, że to jest też taka, i ja też byłam winna takiemu myśleniu. Przyznaję, że ja dokładnie tym też grzeszyłam, że na przykład nie będę słuchać singer-songwriterów, bo to jest muzyka konfesyjna, bo oni śpiewają o sobie, a co mnie interesuje, co ktoś przeżył. No ale dlaczego miałby tego nie robić? Znaczy, ja w ogóle wychodzę z założenia, że te historie, opowieści i narracje, które najbardziej mnie interesują, które w ogóle sobie wybieram do takiej, powiedziałabym, narracyjnej tkanki całego świata, to są... Pamiętam jakieś takie bardzo duże zdumienie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że te rzeczy, które naprawdę na mnie działają, to są te momenty, kiedy ktoś mówi o sobie. I deprecjonowanie tego, że skoro ktoś mówi o sobie, to jest... nie wiem, właśnie nie literackie albo nie jakieś. W ogóle nigdy nie mieściło mi się w głowie, ale to też wynika z takiego bardzo, powiedziałabym, specyficznego aparatu, który ja przykładam do obcowania z w ogóle ze sztuką. To znaczy mnie w ogóle wszelkiego rodzaju mnie interesują dwie rzeczy. Interesuje mnie brak gatunkowości, bo gatunek zawsze jest pewnego rodzaju kliszą i filtrem. I to jest właściwie ta sama historia i prawda. Ja wiem, że to jest takie słowo w ogóle niepopularne i nie wiadomo, jak je ugryźć. No jest to jedno z pojęć platońskiej triady, ale ja nie wierzę w prawdę obiektywną na przykład w ogóle. Jakby coś takiego dla mnie nie istnieje. Może być ewentualnie, nie wiem, przedmiotem namysłu fizyki. Ale to też są teorie przecież tak naprawdę. Ja wierzę w subiekt, ja wierzę w tą polifonię narracji, w tą wielowątkowość. No więc w tym momencie pretendowanie do kogoś, kto miałby wygłaszać, chociaż staje się, że niestety zdarzyło mi się to kilka razy, bo to też jest ludzkie, trudno jest tego uniknąć, ale mówić, no bo jest tak właśnie, jakby, no nie, zawsze mogę powiedzieć, wydaje mi się, albo odbieram rzeczywistość jako taką. I wydaje mi się, że to jest o wiele uczciwsze i prawdziwsze postawienie sprawy, natomiast ubieranie tego w pewnego rodzaju teorie, frazy, cytaty i udawanie, że nie mówię o sobie, zawsze wydawało mi się jakimś takim
wielkim kłamstwem średniej klasy intelektualnej. Mhm. Myślę też, że kiedy ktoś mówi o ekshibicjonizmie, to pozycjonuje jakąś opowieść w takiej relacji wstydu, przyznawania się. Mhm. To znaczy, że o czymś mówić wypada i nie wypada. Natomiast są to kategorie absolutnie arbitralne. I równie arbitralne jest to, że właśnie, że kogoś to drażni. Mhm. Jest to, myślę, że jest to prawdopodobnie jakiś nienegocjowalny konflikt. Mhm. Ale z drugiej strony, no przecież jakby nas też drażnią pewne rzeczy. Mnie intelektualny żargon, nie wiem, recenzji teatralnych na przykład też drażni. No myślę, że też faktycznie, nie wiem, powiedzmy nadmierne abstrahowanie czy konieczność dekodowania jakiegoś fakt, że osobista wypowiedź została zakodowana w jakimś tekście z kluczem, wydaje mi się, że nie czyni jej bardziej godną od narracji bezpośredniej. Myślę, że one na pewno językowo mogą ze sobą konkurować, natomiast myślę, że tutaj padamy ofiarą takiego złudzenia poznawczego, które każe uznawać coś bardziej zawiłego za coś z istoty lepszego. To jeszcze do tego przejdziemy. Właśnie nie wiem, czy teraz jest sens zadawać to pytanie, ale zaryzykuję. Wychodzicie z takiego założenia, że absolutnie każda sfera życia ludzkiego powinna być w pełni transparentna, wtedy będzie jakoś uczciwe? Ale czekaj, powinna być w pełni transparentna dla kogo, w jakiej przestrzeni i w jakiej sytuacji, bo to... No właśnie, czy na zasadzie, że każdy, czy każdy powinien upubliczniać swoje zeznanie podatkowe, czy o to chodzi? Czy też każdy... No nie o zeznania podatkowe, no ale właśnie o to życie osobiste i tak dalej. Jeśli chce. To jest tak, że myślę, że tutaj mamy do czynienia z jakimś kolejnym konfliktem, kolejną dychotomią można, a trzeba. Mhm. Nie no, ale to jest jakieś takie, ja trochę nie rozumiem tego pytania, no bo jakby ujawniać gdzie? W relacji, publicznie, pisząc, nie mogę chwycić tego po prostu, wiesz? I... No wiesz, na pewno w związku i na przykład, nie wiem, w gronie najbliższych tam sobie znajomych, przyjaciół. Ja myślę, że to naprawdę... Czy jednak coś tam zachowywać dla siebie? Moja ulubiona odpowiedź na całym świecie brzmi, to zależy. I jest to jedna z niewielu autentycznie prawdziwych odpowiedzi na pytanie. Tak. Myślę, że absolutnie to zależy. Ja nie mam, nikogo bym nie zmuszała do, nie mówiłabym właśnie o, jakby o jakimś takim paradygmacie transparentności, wtedy wszyscy będziemy lepsi i tak dalej. No nie, no bo jesteśmy w różnych relacjach z różnymi osobami. Jesteśmy, znowu przykład, ja wezmę przykład tkanki życia. Na przykład takiej historii z mojego otoczenia, zresztą historii, która naprawdę mam wrażenie też zaczyna być, ten przykład zaczyna być coraz powszechniejszy. Ktoś spytał mnie, co ma zrobić w takiej sytuacji, w której idzie na zwolnienie i to jest zwolnienie wystawione przez psychiatrę i ono jest depresja łamane na wypalenie zawodowe. I czy ta osoba powinna, bo właśnie czuła jakąś taką powinność, że powinna się przyznać do tego, że przyznać. Właśnie powiem, to jest straszne, że w jakichś kategoriach winy i to jest wszędzie, to jest straszne. Że powinna powiedzieć swojemu pracodawcy, co dokładnie jest powodem jej pójścia na urlop. I powiedziałam, że absolutnie nie. Jakby nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy narażać się na coś takiego, bo czym innym jest sytuacja, w której nie wiem, ja osobiście podejmuję decyzję i mówię, dobra, powiem wszystkim, że jestem osobą uzależnioną i jakby biorę to na siebie, ale to naprawdę nie oznacza, że ja wymagam od wszystkich, żeby robili dokładnie tak samo. Wprost przeciwnie, to było bardzo, bardzo trudne i absolutnie jesteśmy osaczeni po prostu jakimiś ideowymi kocopołami, które się nad nami unoszą i a wszyscy jesteśmy wrażliwymi, dobrymi osobami, tak przynajmniej chciałabym wierzyć, oprócz oczywiście, tu nie będę wymieniać nazwiska, wszyscy wiemy,
Oprócz Świszczypałów. Świszczypał. Pomyślałam o Krzysztofie Bosaku, ale... Aha. Może też jest Świszczypał. No pewnie jest Świszczypał. Myślę, że tam wielu chłopców może płakać z jego powodu oraz zapłodniona przez in vitro osoba, ale nieważne. W każdym razie nie, moim zdaniem nie ma takiego wymogu. To jest trochę tak, że... tylko to jest trochę tak, że my pisząc tę książkę o miłości, jakby miałyśmy takie założenie, że nie możemy jej napisać nie pisząc o sobie. Mhm. Bo to by była po prostu jakaś kolejna taka mowa trawowata. Tak. Diagnoza cywilizacyjna. Jezu, w dzisiejszym świecie. Mężczyźni po 30, tak, którzy mówią, jak wygląda świat. W dzisiejszym świecie siedzimy tylko w internecie. Zygmunt Bauman. Przepraszam, to jest bałmanizacja dyskursu. Ale ludzie robią selfie, nie są zainteresowani niczym poza sobą. Ojej, ale to niestety Dubravka Ogrzesić, którą bardzo lubię, niestety popadła w ten ślepy zaułek. Ale ja myślę, że dla mnie to, zauważam, że to jest jakieś bardzo częste zjawisko, mylenie czy utożsamianie słów można i trzeba. Mhm. Że widzę, że są ludzie, którzy uważają, że jeśli ktoś coś robi, to zmienia się to w powinność, w jakiegoś rodzaju presję czy nakaz. Co budzi moje bardzo duże zdziwienie. Dlatego, że przecież i z punktu widzenia logiki i lingwistyki, i też w jakiejś komunikacji międzyludzkiej, to są zupełnie różne znaczenia. Że przecież jakby ich ciężar jest kompletnie inny. Można oznacza wolność i przestrzeń decyzji i możliwość odmowy, natomiast trzeba to wyklucza. I to absolutnie nie jest to samo. I zastanawiam się, skąd to utożsamienie się bierze. I myślę, że ja tak samo uważam, że ludzie są mniej lub bardziej wylewni. I ja mogę o sobie uważać, że ja zupełnie niczego nie ukrywam, bo nie ma takiego tematu, z którym mam problem. Nie wychodzę z tym pierwsza, natomiast kiedy temat pojawi się w rozmowie, to nie mam problemu z udzieleniem odpowiedzi. Ale otrzymywałam jakieś informacje od ludzi, którzy, jak się okazywało, ku pewnemu mojemu zaskoczeniu, uważają mnie za osobę taką bardzo zdystansowaną, z dużą rezerwą i o której właściwie niewiele wiadomo. Natomiast moje mniemanie o sobie było zupełnie inne. Ale to już niezależnie od tego, myślę, że to nie jest tak absolutnie, że ja uważam też, że każdy powinien właśnie mieć przymus mówienia wszystkiego, co myśli i czuje, i zdawanie jakichś sprawozdań i samokrytyk. To wydaje mi się jakąś dystopią po prostu kompletną, że każdy musi ujawniać zawartość swojego umysłu i po prostu, że musi wszystko wyświetlać sobie na czole. To myślę, że jest to dla mnie jakąś naprawdę nieprzyjemną wizją, już nie mówiąc o tym, że nie każdy sobie jakoś radzi też z werbalizacją takich rzeczy. No, ja nie jestem najlepsza w te klocki tak naprawdę. Jeszcze ty mówisz o umyśle, a ja właśnie myślę cały czas o emocjach. No, tak? To też, oczywiście. Naprawdę to jakby umysł, nasze myśli to jest o wiele prostsze, tak? Ale kiedy musimy się skonfrontować z tym, co czujemy naprawdę, no to po prostu jest, nie wiem nawet do czego to porównać, no. Ale ja to naprawdę widzę jako jakiegoś rodzaju takie jednak bagnisko i właśnie i te groźla i tą puszczę, bo tam trochę nie wiadomo, trochę to nazywamy jakimś takim językiem właśnie kompletnie niepasującym, intelektualnym. Trochę sobie poczytamy Kierkegora właśnie i myślę... Albo Jakuba Czarodzieja i wtedy... To wtedy nie. Nie, no właśnie... Każdy orze jak może, no ale... No wiem, no jakby ja staram... Dobra, ale... Bardzo trudne jest, chcę powiedzieć wszystkim, że bardzo trudne jest życie i nieocenianie niektórych aspektów rzeczywistości. Myślę, że to jest niemożliwe. Staramy się, ale wychodzi tak w kratkę.
No, ale myślę, że już próbuję pociągnąć ten temat jakoś do brzegu, że myślę, że nie chodzi o jakiś przymus czy jakąś, nie wiem, ustanowienie jakiejś normy, że każdy powinien, nie wiem, zaczynać dzień od spowiedzi na głos. Od modlitwy. No, ale widzisz, modlitwa jest wtedy, kiedy sobie czegoś życzysz, natomiast spowiedź jest wtedy, kiedy musisz mówić rzeczy, których niekoniecznie chcesz, nie? Ale powinieneś. I że właśnie coś takiego to mi się w ogóle nie podoba. Natomiast uważam, że sytuacja odwrotna, czyli taka, w której to na odbiorcę się przerzuca ciężar tego, żeby się domyślił, no to to jest dla mnie totalnie nieakceptowalne i po prostu powinna absolutnie być wykreślone z jakichkolwiek w ogóle, nie wiem, kodeksów, powinno, nie wiem, być karalne. Nie, w ogóle nie zgadzam się na to. Nie ma na to mojej zgody. Ja cały czas myślę o tym swoim pytaniu i myślę o tym, że to jest tak, że no jakby na, jak to było, różni ludzie, różne potrzeby. Tak. No właśnie, na różne sytuacje mamy różne rozwiązania i warto pamiętać, żeby nam się te role nie myliły. W ogóle generalnie mylenie się wszystkiego ze wszystkim to jest życiowy problem. Jak mówi słynny slogan, nie pomyl filmów. No tak, jak na przykład pracodawca myli ci się z figurą ojca swojego dzieciństwa, nie? Albo partnerka myli ci się z figurą matki. Strasznie. Klops. Przejebane. I to jest jedno z najtrudniejszych elementów, dlatego fajnie jest być po 40, bo już trochę się tych supów już rozplątało w swoim życiu, a tak? Ja bym nie chciałam. Już chciałabym wyglądać tak, jak wyglądałam, jak miałam 25 lat, ale to, co w środku, to bardzo nie. Bardzo dobrze wyglądasz. Dobra, nieważne. W każdym razie, po pierwsze, ważne są te role, tak? I ja na przykład uważam, Jezu, cały czas mi chodzą wszystkie cytaty z Drendy po głowie, z tej książki. Szanuję to. Co wolno wojewodzie... To nie to wiesz, rodzi. Dokładnie. Ja jeszcze zapytam o te pożykadła ludowe, bo to też jest bardzo ważny wątek tutaj. No więc to wolno wojewodzie, to nie wolno tobie smrodzie, czyli jeżeli pracodawca nagle wyciąga nas, ja ostatnio miałam jakieś takie sytuacje, że pracodawca, zleceniodawca, wyciąga mnie jakiś taki bardzo dziwny teren, jakby mam takie, kurczę, przecież ja wykonuję pracę, jakby to jest praca, dlaczego ja tutaj nagle mam jakieś podchody, następują jakieś takie podchody niczym z czasopisma Kosmopolitan. No więc nie, tutaj stawiam granicę. Rodzice, o Jezus, mega trudny temat w ogóle, jakby na przykład jednym z takich częstych. Jeżeli szukamy aprobaty dla swojego postępowania, dla swojej ścieżki kariery zawodowej, warto pamiętać, że to nie rodzice będą tymi osobami, które będą nas wspierać. Myślę, że to jest taka mądrość ludowa, warto to zapamiętać. A jeśli chcemy zostać artystą albo w ogóle jakby zajmować się sztuką, bardzo rzadko myślę, że zdarza się sytuacja, w której możemy, oczywiście to nie jest tak, że się nie zdarza, ale myślę, że rodzice to nie jest dokładnie ten adres, w którym możemy otrzymać wsparcie w tej kwestii. A jeżeli chodzi o partnera, no ja z partnerem akurat tak mam, że chciałabym móc być z nim otwarta. Natomiast też są jeszcze dwa pojęcia, które często są mylone. Często myli nam się szczerość, bycie szczerym, z byciem otwartym. To nie jest to samo. To nie jest ten sam zakres. Ja na przykład jestem osobą bardzo szczerą, natomiast wbrew pozorom wcale nie jestem osobą otwartą. To, co się chciałam jakby... To miękkie podbrzusze, które ja muszę chronić przez cały czas, to jest zupełnie inna kategoria. Więc ja generalnie lubię być szczera, ale też nie ze wszystkimi. Ja lubię te kategorie ekonomii emocjonalnej, jakoś do mnie przemawiają bardzo. Nie opłaca się zawsze być szczerym. Jak mam po prostu jakąś osobę typu złośliwa zoza, niezależnie od płci w swoim otoczeniu, albo skwaśniały wykorzystywacz, no to przecież ja nie będę tutaj z pluszowym sercem na... Szkoda czasu i atłasu. Absolutnie, przede wszystkim atłasu. Słuchajcie, tak sobie przeczytałam tę książkę i stwierdziłam, że wy właściwie nie dajecie tutaj żadnych gotowych odpowiedzi na pytania natury filozoficznej, ani jak również egzystencjalnej, i też nie dajecie gotowych recept dla problemów w związku.
O, może poza tą fajną konstatacją, że związek powinien działać jak spółdzielnia i też ważny jest ten sam poziom kumacji, no to też to tak wychodzi na to, że i tak wszystko jest procesem. I tutaj ostatnie zdania w książce należą do Olgi, która napisała tak. Nie ma więc happy endu, ale to nie jest zła wiadomość, znaczy tylko tyle, że nie ma endu w ogóle, jest proces. Czy wy zakładacie taką ewentualność, że w tym nieustającym procesie, jakim jest życie człowiecze, jeszcze wam się kiedyś zmieni optyka na kwestie związków i miłości i na przykład i te wasze obserwacje tutaj poczynione staną się w jakiś sposób nieaktualne i sobie zadacie w duchu pytanie, co ja tam też nawypisywałam w tym 2020? Znaczy, myślę, że byłabym strasznym bucem, gdybym powiedziała nie. absolutnie wychodzę z założenia, że może tak się zdarzyć. I mało tego, ja nawet w trakcie tych wywiadów, których my udzielałyśmy, to ja już zdarzałam zmienić zdania. Tak. Aczkolwiek nie a propos czegoś, co napisałyśmy, tylko a propos czegoś, a może też, nie wiem, ja już nie pamiętam, co tam napisałyśmy. Wyparłam. Natomiast jakby tak, i myślę, że to jest fajne, że to też... Mówienie nie zmienię zdania i w ogóle na pewno wiem wszystko na 100% jest bardzo smutne. Myślę, że jest to tak, że jest to coś, o czym trudno mi, bo jakby albo zmieniam się w księdza, który mówi, że jest to pycha, albo zmieniam się w jakąś nauczoną współczucia pacjentkę terapeutyczną, która mówi, że jest to desperacja i samoobrona. Ale generalnie uważam, że jakieś tkwienie przy stałości przekonań to nie musi być wcale zaleta. Na przykład są ludzie, którzy uważają, że jest to zaletą Janusza Korwin-Mikkego, że on od 90 roku mówi to samo. Ja uważam, że to wcale nie jest dobrze, bo świat wokół niego zmienił się wielokrotnie, więc myślę, że jeśli faktycznie ktoś chce się tak spetryfikować, to prawdopodobnie ma ku temu jakieś swoje powody, ale nie jest to wcale coś, co, jak mawiał święty Paweł, przynosi korzyść. No, jest taki spór w filozofii, który jest niby sporem o uniwersalia, tak? Że albo mówimy, że wszystko jest na 100% raz już ustalone, albo jest relatywne. I pamiętam, że ten relatywizm to w ogóle jest jakiś taki... To jest jakby równoważne dla bolszewi po prostu. Tak. To jest najgorsze, co może być. Tak. Myślę, że ludzie używają tego słowa właśnie w znaczeniu jakiejś największej klątwy współczesności. A ja z kolei widzę te dwa konstrukty intelektualne trochę inaczej. Znaczy, inaczej to się ma oczywiście do zagadnień filozoficznych, a inaczej do postępowania w życiu. I ja to widzę jako umysł konserwatywny, który staje tak, powiedziałabym, kurczowo na straży pewnych rzeczy i nie, trochę tak jakby nie przyjmował do wiadomości, mówię oczywiście z punktu widzenia osoby, która jest w opozycji do tego konstruktu, myślę, że wszyscy wiemy w Polsce w 2021 roku, jak wygląda ta narracja z drugiej strony, ale konserwatywny umysł mówi, ma być tak, bo to nam gwarantuje bezpieczeństwo, a umysł otwarty, czyli nasz, mówi, ale w różnorodności jest zabawa. This is fun. Dlaczego chcecie mieć dwa kolory, skoro można mieć dużo? Możemy się dowiedzieć czegoś o sobie nawzajem, możemy zdobywać wiedzę i to nam nie grozi, to nie spowoduje, że będzie trzęsienie ziemi, wszyscy spadniemy po prostu w głąb czeluści. Jeżeli myślę, że mnie się pojawiają od razu jakieś takie metafory po prostu konstrukcyjno-inżynierskie w głowie w tym zakresie i chodzi na przykład o pewną giętkość czy elastyczność, czy o metodę amortyzacji. I jakiś margines błędu, margines ewolucji, zmiany, po prostu coś, co jest absolutnie sztywne, łatwo jest złamać. Jeżeli jest taka książka, która może wśród etnologów jest trochę dzisiaj kontrowersyjna, ale uważam, że jako taki starter jest bardzo przydatna, to jest Antropologia wsi polskiej Ludwika Stomy, gdzie on pisze o zwyczajach i o postrzeganiu świata na wsi polskiej mniej więcej w czasach Rajmonta. I
tego, że to był właśnie taki moment, w którym wszystko się bardzo szybko zmieniało, nadchodziła nowoczesność, więc wieś była absolutnie nastawiona na samoobronę i przetrwanie tego świata, który absolutnie nie miał szans w starciu z tym, że nadchodzi mechanizacja, radio, kawa i prawo do głosowania. W związku z tym jakby wszystkie zasady tam były absolutnie niezmienialne. Stoma to opisuje jako ma być tak jak jest, jest tak jak ma być. Tyle tylko, że wystarczy jedna malutka zmiana, pstryknięcie i ten system, który nie ma w sobie jakiejś amortyzacji, który nie ma w sobie jakiejś elastyczności, po prostu rozsypuje się w drobny mak. Ale ja myślę, że wracając do twojego pytania, myślę, że jakieś takie rzeczy, które w tej książce napisałyśmy, no to myślę, że bo z jednej strony oczywiście mam taką chęć powiedzenia, jakby będę się zgadzać ze wszystkim, znaczy nie mam gwarancji w ogóle, kim będę za 3 miesiące. Ja gdzieś tam zresztą mówię, że nie mam przede wszystkim gwarancji, że i nikt nie może mi jej dać, że związek, w którym jestem, na pewno przetrwa, bo przecież każdy z nas może pojechać na turnus do Ciechocinka, najprostszy scenariusz, i poznać tam... Maxi Kaza. Albo uroczą parę, z którą zacznie tworzyć poliamoryczny trójkąt gdzieś przy tężniach, wiesz, no jakby nie wiadomo. Przy fontannie grzybek. To w Sopocie, nie? Nie, to w właśnie chodzi o też jest? Tak, jest grzybek. To Kujpom znowu wraca nam. No właśnie. No tak, nie, Kujpom ekstra, naprawdę, tak, Jezus, tam jest tak pięknie. W Kujpomie to, tak, miłość w Kujpomie, tak, miłość to mi się bardzo podoba, tak. Także nie, no myślę, ale myślę, że ta wizja spółdzielni jednak na razie na ten moment mi pasuje i mam wrażenie, że jest jakaś taka dosyć istotna i też to takie utwierdzanie w tym, że mam prawo mówić, co czuję i mam prawo mówić, jakie są moje potrzeby, ale jednocześnie, że mój partner nie domyśli się, jakie one są pod każdym względem, tak, pod względem właśnie tych wszystkich aspektów, o których piszemy, stawiania granic. Ja mam wrażenie, że ja się tak bardzo emocjonalnie zradykalizowałam w ogóle, że jak ja bym pisała tę książkę, nie wiem, nawet 3 albo 4 lata temu, to raczej byłabym tą taką jęczącą myszką, która by mówiła właśnie, ale ja nie umiem stawiać granic, mam z tym problem, nie wiem, jak to się robi. Natomiast tutaj już występuję z pozycji człowieka pod tytułem nie umiem stawiać granic, to się kurwa naucz, nie? I to jest... Ale to nie jest powód, żeby szkalować biedne myszki. Nie, no nie. No jest, nie, myślę, że właśnie trzeba je bardzo... zachęcić, żeby jednak umiały. Tak, to znaczy trzeba im powiedzieć, że niestety to jest ten jedna z tych smutnych rzeczy, no nikt nie zrobi tego za nas, nie? Jakby to jest jakaś taka... Nie, to jest jedna jakaś taka umiejętność. Tak, ale przede wszystkim nie naumiawszy się tego, to będzie tylko gorzej. No, to jest w twoim własnym interesie. No tak, ale właśnie z drugiej strony, dlaczego myślę sobie, że są jakieś takie rzeczy i dlaczego ja się zmieniam? Bo patrzę teraz z boku na wiele tych różnych związków, które naprawdę funkcjonują na różnych zasadach i być może funkcjonują również na zasadach takich, w których jakaś osoba absolutnie oddaje wszystkie granice, po prostu jest rząd wiszy i kompletnie, tylko nie zniszcie nam kamienic, nie? I co mi do tego, jeżeli jakby ten układ dobrze, nie, jakby że nikt nie jest pokrzywdzony w tym układzie, tak bym powiedziała. To jest najważniejsze, żeby nikt nie płakał w kąciku, no. Jakby, oczywiście zawsze płaczemy, bo on jest taki niegrzeczny i on nie chce pójść na terapię, a ona znowu mi powiedziała, że nie będzie zmywać naczyń i jest bałagan. Jakby to jest nie do uniknięcia. Ale to jest ta sytuacja, no w ogóle wychodzenie do ludzi wiąże się z tym ryzykiem, nie? Dlatego jakby ja na pewno przez bardzo wiele lat byłam tą osobą, która siedziała sama zamknięta w mieszkaniu i myślałam sobie, przynajmniej nikt mi nie wchodzi na głowę. Może jest trochę smutno, ale mam święty spokój. No jakby po latach treningu interpersonalnego oraz oczywiście terapii, no już mam takie, że lubię się spotykać z koleżankami, to jest miłe, możemy rozmawiać o różnych rzeczach. Ale potem muszę leżeć przez 2 dni, bo jestem zmęczona. Tak jest.
W recenzjach pojawiły się takie zarzuty, że w waszej książce występują banalne konstatacje. Lol. Wy same trochę się tłumaczycie z tego, mówiąc o tym tak zwanym momencie eureka, kiedy pojmujemy wcześniej niezrozumiały dla nas problem nagle i że to się dzieje po prostu w pewnym wieku, czyli gdzieś tam po 30. Ale to też chyba nie chodzi o kwestię wieku, tylko po prostu pewną sumę życiowych doświadczeń, bo można doznać olśnienia, nie wiem, w wieku 20 lat, 40, a pragnę też zauważyć, że całkiem spora część ludzkiej populacji nigdy do żadnych wniosków nie dochodzi. Tak. Właśnie. Ja w pewnym Proszę momencie... się ustosunkować. Tak, ja w pewnym momencie stałam się dużą fanką jakby tego, co bywa uważane za banał, bo myślę, że jeżeli ktoś, zaczęłam lubić takie opowieści, takie książki, takie wypowiedzi, które właśnie traktują o jakichś tematach, które może, nie wiem, nie są wielką epopeją ludzkości i że, o Boże, to się tak nawet, kiedy był popularny serial Gra o Tron, to ludzie usprawiedliwiali to, że go oglądają tym, że no, ale wiesz, to jest o władzy, to jest o ludzkich namiętnościach, to jest jak Szekspir, dlatego, że się nie chcieli przyznać, że chcą oglądać serial, w którym są cycki i smoki, tak. Że to było po prostu coś, co było jakby poniżej ich poziomu i tak samo ja jestem teraz pod bardzo dużym wrażeniem i wpływem książki Davida Bellna How Music Works, gdzie on też opisuje swoje przeproszenie się z formułą piosenki. Tego, że oczywiście istniejąc na scenie takiej punkowo-eksperymentalnej, no jak tu grać ładne piosenki, ładne melodie i że po prostu dopiero zajęło to dużo czasu i też kontakt akurat taki ożywczy ze sceną bossanowy w Brazylii, gdzie wokalistów, piosenkarzy nazywa się kompozytorami, czyli że natychmiast jakby to nabiera większej wagi i że to, co jest proste i brzmi ładnie, nie musi być tożsame z pustą zawartością. I myślę, że jakby pewne rzeczy, które może brzmią jak coś oczywistego, to nie znaczy, że jest to pusta zawartość. To my nawet wspominamy o takich właśnie zdaniach z pustym desygnatem, czyli na przykład tak, że trzeba pokochać siebie, zanim pokocha się kogo innego na przykład. co to właściwie znaczy? Dla mnie też takim pustym, takie puste znaczące, to jest trzeba się wspierać. Nigdy nikt mi nie wyjaśnił, co to znaczy, ani nie podał mi przykładu, co to właściwie znaczy. I wydaje mi się, że to są właśnie takie, takie zdania typu wata, które są bezpieczne. No właśnie, a my ich nie używamy. Ja mam jakieś takie poczucie, że ja jestem trochę skrzywiona przez 5 lat spędzonych w Instytucie Filozofii i to skrzywienie polega na tym, że uczono mnie. Pamiętam bardzo, bardzo wielkie zdumienie, kiedy odkryłam, że osoby używające skomplikowanych metafor oraz wyrazów wielosylabowych. Bardzo to trochę ja. Ale no to nie, to są jeszcze te zapożyczenia, czyli indyferentny i koherentny. No. Ja czasami też. Ja też je lubię oczywiście, natomiast co innego jest, kiedy konstruujesz zdania składające się tylko z nich. Tak. I używasz ich specjalnie zamiast zamienników, które istnieją i są pod ręką. Ja do tej pory mam na przykład bardzo wielką jakąś taką wewnętrzną niechęć do postmodernistycznej francuskiej filozofii. Jestem wielką wielbicielką filozofii anglosaskiej, tej zajmującej się językiem. Nie wiem, jak po prostu myślę sobie o Deleuze i o, nie wiem, o Rortim albo o Dewey'u, no to jakby ten Deleuze to jest w ogóle jakieś przekleństwo. I żyłam bardzo, bardzo długo w takim świecie, w którym istniał ten taki pozór intelektualizmu. I wydawało mi się, że pewnych rzeczy powiedzieć absolutnie nie wolno. Że one są niedopuszczalne do powiedzenia i potem w cichu,
cichutko pod kocem wieczorem oglądamy Grę o Tron i skrolujemy Pudelka, bo już po prostu nie chcemy tego Habermasa, nie chcemy się zastanawiać nad figurami filozofii społecznej, mamy tego dosyć. A mój świat, taki, w którym ja się czuję dobrze, to jest świat, który łączy jedno i drugie. Mhm. I to znaczy, mogę korzystać z całego bogatego wachlarza czegoś, co kiedyś, i mam nadzieję, że już nie, nazywane było kulturą wysoką. Mhm. Jako prawdziwy lewak nie mogę w ogóle używać tego sformułowania, jakby kultura wysoka. Nie ma czegoś takiego jak kultura wysoka. No ale wiesz, że cała redakcja Krytyki Politycznej przez całe lata właśnie reprezentowała to. To byli lewicowcy, którzy opowiadali o tym, jak słuchali sobie barokowych pieśni. No. Ale wiesz, ja myślę, że ja uważam, że absolutnie można słuchać barokowych pieśni dla przyjemności i mi bardzo długo nikt nie wierzył, że ja słucham sobie na przykład poważki dla przyjemności. Nie, no, ale to jest... Ale tak jest. Tyle tylko, że... Oczywiście nie ma lepszych i gorszych wyborów. Nie ma lepszych i gorszych wyborów. Liczą się wybory, uwaga, autentyczne. Mhm. I banał to jest dla mnie właśnie sformułowanie, musisz pokochać sam siebie. Mhm. Natomiast to, co my staramy się zrobić z tą książką, tak naprawdę, to jest właśnie miłość, naprawdę myślę, że kategorii najbanalniejszy rzeczownik, którego używamy, to myślę, że to może być pierwsze miejsce. Pewnie tak. Więc troszkę to, co my postanowiłyśmy zrobić, to, co nas zaciekawiło w tym zagadnieniu, to właśnie próba dekonstrukcji tego banału. Na własnych warunkach. Tak. Czyli mówienie o sobie, przeklinanie, używanie odniesień typu memy, ale też książki, które przeczytałyśmy. Pisanie tego w Google Docsie i ja myślę, że dla bardzo wielu osób ta propozycja jest po prostu taka, no, kontrowersyjna. Ale myślę, że sposób, w jaki uczymy się poznawać i rozumieć świat, moim zdaniem nie ma w nim i poznawać i rozumieć też samych siebie. I to, co czujemy, i to jakoś, nie wiem, zauważać, że tu nie ma lepszych i gorszych metod i można i dobrze jest i że jest to czymś moim zdaniem bardzo skutecznym i spoko, kiedy ten sam cel można osiągnąć przy pomocy lektury Habermasa i przy pomocy oglądania kreskówki. Myślę, że jest to absolutnie możliwe. Olgo, doceniam Twoje zamiłowanie do ludowych porzekadeł. Tak, dziękuję tak bardzo. Tak licznie obecnych zresztą na kartach Waszej książki. Według Ciebie to w nich tkwi esencja prawdy? Absolutnie nie. Nie, myślę, że one potrafią czasami zilustrować w zwarty sposób to, co myślimy, ale na każde przysłowie jest inne przysłowie. Dlatego one wydają nam się prawdziwe, bo po prostu w zależności od sytuacji przychodzi nam do głowy takie przysłowie, które akurat tę sytuację w formie krótkiej i zrozumiałej wypowiedzi literackiej ujmuje. Natomiast właśnie fakt, że każde przysłowie można zrównoważyć przeciwnym, to myślę, że nie, zdecydowanie to nie jest tak, że to jest, ja myślę, że nawet używam ich czasami może z pewnym przekąsem, ale to właśnie dlatego, że są zwarte i czasami są też śmiechowe. Pomyślałam sobie, że to, co powiedziałaś, że na każde przysłowie jest jakieś przysłowie, to jest streszczenie najważniejszej tezy z Rysów Pirońskich, Sextusa Empiryka, mojego ulubionego filozofa, bo on był sceptykiem. To ta podstawa sceptycyzmu mówi, na każde zdanie znajdzie się zdanie mu przeczące. I w ogóle ja uważam, że to jest podstawa. Dlatego moja ulubiona odpowiedź na jakiekolwiek pytania, które tam padają w książce i w ogóle to jest to zależy. To zależy. Ale ja jestem wielką fanką tych porzekadeł Olgi. Muszę powiedzieć, że dziękuję. Jak czytałam ten tekst po raz pierwszy, w sensie jak go pisałyśmy i to porzekadła tam się pojawiały, to miałam takie, rzeczywiście było to jakieś takie skrzyżowanie cringe'u z czułością. I myślę, że to jest bardzo dobre uczucie, które można w sobie, ale teraz myślę sobie o tych
kalendarzach ściennych, chyba ostatnie miejsce, w którym jeszcze pojawiają się w ogóle przysłowie ludowe, bo już nie ma gazet, pod krzyżówkami nikt nie pisze ich, więc tylko te kalendarze ścienne tam zostały i myślę, że, że miło i dobrze jest pielęgnować to miejsce. Może ktoś zrobi jakiś kanał na TikToku na przykład z przysłowiami. O, z przysłowiami. Może to ja powinnam powiedzieć. Jest pomysł. Teraz wam zadam pytanie o życie w sieci. Tutaj znowu będą cytaty. Małgorzata napisała tak. Kiedyś były listy i kwiaty, a teraz mamy smartfony. A także w czasach Instagrama i ogólnej bezkompromisowości można zapomnieć, że istnieją też truksy wśród uczuć, pokora i szacunek. A Olga napisała tak. Poznawanie ludzi przed erą społecznościówek musiało być strasznie pracochłonne i męczące, a ja tak długo żyję w internecie, że już tego nie pamiętam. No więc pytanie brzmi, czy wy tak całkiem serio? Bo myślę, że my jesteśmy w podobnym wieku, a nawet z Olgą ja jestem w tym samym wieku. Ja tak zupełnie nie mam, to znaczy no tak jakoś nie tkwię głęboko w tym cyberświecie, a u was to rozumiem jest sytuacja taka patologiczna. Tak, myślę, że określenie tej sytuacji jako patologicznej jest jak najbardziej na miejscu. Definicja uzależnienia mówi, że uzależnienie to jest powtarzanie jakiejś czynności, mimo tego, że przynosi ona emocjonalne, wymierne bądź też fizyczne szkody dla użytkownika, więc ja, jeżeli miałabym posługiwać się tą definicją, to ja jestem uzależniona od Facebooka, ponieważ po pierwsze, zajmuje mi czas, denerwuję się. Jezu, wczoraj widziałam takiego wspaniałego mema, właśnie. Widziałam wspaniałego mema, w którym laska patrzy na telefon i to ty o 3 w nocy czytasz jakąś kłótnię zupełnie nieznanych ci osób na 428 komentarzy. I to jestem ja właśnie. Myślę, że memy i trafiam na nie bardzo często, właśnie zwłaszcza na Insta, na takich... Ja jednak bardzo lubię te dank memowe, ale trafne konta typu Kangurek K.O.P.I. na przykład. Jezu, czekaj, bo teraz mnie musisz wyjaśnić, bo... Ojej, tak, to, po prostu on, właśnie ten mem, o którym mówisz, no. To on bardzo pasuje, albo ja tutaj wspominam, to już jakby ten mem się pewnie zdezaktualizował i teraz żółty piesek Chimps jakby się pojawia w innej konfiguracji, to znaczy, że jest ten Muscle Chimps i Chimps, ale właśnie kiedyś ten taki mały i ten taki pudzian. Tak, ale właśnie kiedy pisałyśmy książkę, to jeszcze były memy właśnie ze smutnym żółtym piesełkiem, który był trochę takim nieśmiałym przegrywem, który patrzył w telefon i mówił, no tak, wyświetlone, ale nie odpisała, na pewno jest zajęta. I ja z nim bardzo jakoś tak rezonowałam i myślałam sobie, ojej, tak, piesku, nareszcie, tak się cieszę, że po prostu jakby nareszcie jest taka formuła, gdzie można w zwięzły sposób podsumować różne nowe sytuacje i nowe też odpowiedzi emocjonalne na to, na które można zareagować takim słówkiem, którego czasami używam, rel. Więc faktycznie tak. No i tak to już jest z tymi memy. Nie, ja w ogóle uważam memy za absolutnie wspaniałą formę i to jest... tylko, że one... o Jezu, już robię się zmęczona chyba, już mi się ten, już zwoje mi trochę wypadają, tak. Prostują mi się. To ja lecytynę w torbie podać? Co? Lecytynę? Nie pomoże, nie. To ja zacytuję mam na tę okazję właśnie, że tak, że już nie zacytuję go dokładnie, ale że właśnie to są jakieś takie... w krótkie wypowiedzi messengerowe chyba, jeśli dobrze pamiętam, bo niestety on mi umknął i go nie zapisałam, ale to jest, no tak, mam pracę do skończenia, ale tak naprawdę zamiast tego piszę sobie do ciebie, a teraz jeszcze skroluję sobie coś tam, no tak, wstanę jutro o 6 rano i to zacznę. Także to jest po prostu, wydawało mi się, że byłam jedyną osobą, która tak robi. Już tak nie robię, bo już nie potrafię, ale kilka lat temu właśnie w ten sposób działałam, że tak, wstanę sobie o 5-6 rano i wtedy się skupię i zacznę, bo wtedy nikt nie pisze, nie dzwoni, nie rozprasza. No właśnie, to jest to rozpraszanie, jest dla mnie strasznie, w ogóle ja mam bardzo duży z tym problem, ja cały czas się staram. Dzisiaj dokładnie Olga mi znalazła, dziękuję ci bardzo, znalazła mi nową wtyczkę na przeglądanie, żeby nie wyświetlał mi się ten newsfeed przez cały Polecamy. Czas. To jest, i to jest po prostu jak błogosławieństwo, bo to już działa na odruchach. Ja absolutnie
Zgadzam się ze wszystkim, co było w dokumencie na Netflixie, czyli Social Dilemma. Ja jestem podatna na te wszystkie mechanizmy po prostu, które się wiążą z social mediami. Ja dlatego nie używam Instagrama na przykład, ponieważ ja już by mi nie starczyło mnie samej systemu operacyjnego na obsługę rzeczywistości, a ja naprawdę lubię spokój. Ja lubię sobie książeczkę poczytać. Mhm. Pogłaskać kotka, który puszcza bąki. Mój kot, Kok, niestety bardzo piękny mężczyzna, kocia osoba męska i niestety problemy gastryczne, ale to właśnie. Ale kremówka ma to samo, tak. Też tak. Takie, ojej, ale jakie bunczury straszne. No ale właśnie to jest wspaniałe się. I jakby jako wolę, ale mój mózg dopaminowo sterowany po prostu chce te nowe bodźce cały czas. A to jest, co sobie sprawdzę, przeskroluję, coś tam. I rzeczywiście to, o czym myślę, że no, nie wiem, z 6 lat temu, 7 mówiono o tym, że ta nasza, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, attention spam, że ten nasz próg umiejętności koncentracji na czymś jest coraz niższy i coraz niższy i coraz niższy. To gdzieś tam to czuję, ale myślę, że to bardziej jest behawioralne, bo z drugiej strony, jak siedzę i słucham podcastów 2 godziny tnąc papier na zeszyty, no to jakoś. To jakoś jestem w stanie się, albo czytam książkę przez 3 godziny, druga tak. Powinnam już spać. Badania nad koncentracją to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ja mam z koncentracją znaczące zdiagnozowane problemy. Okay. I jest to temat, który mnie bardzo interesuje. Ja spędziłam zbyt wiele czasu próbując nauczyć się na przykład działać w sposób przewidywalny, powiedzmy, nie wiem, starać się zacząć funkcjonować o tej samej porze, próbować wymusić na sobie skupienie. Tak, systematycznie i doszłam do wniosku, że ludzie, którzy tak potrafią, zaczęli budzić moje głębokie podejrzenie. Podejrzenie czy niechęć? Nie, niechęć. Wydaje mi się, że jest to pewna podejrzliwość, tak, że myślę, że coś tu nie gra. Znaczy ja myślę, że oni są spoko, tylko ja bym musiała zacząć brać w końcu moje leki na ADHD, żeby móc funkcjonować. Nie, ja myślę, że ja zaczęłam rozumieć to w ten sposób, że po prostu oni są w mniejszości. Że niesłusznie takie zachowanie uważa się za normę. I właśnie próbuje się, że właśnie chyba większość ludzi próbuje bezskutecznie dopasować się do tego modelu, który jest efektywny i prawdopodobnie jakby faktycznie jakoś najlepiej działa, ale po prostu tylko dla ludzi, którzy mają jakiś taki absolutnie równy, przewidywalny, jakby operował metronomem. Nie ma takich mózg. Wiesz, myślę, że są ludzie, którzy po prostu jakby, nie wiem, mają może jakąś tam stabilną gospodarkę neurologiczną. Tak, ale myślę, że może za bardzo przywiązujemy się do tej normy, ja też z kolei jestem właśnie wielką fanką i wielką zwolenniczką tej koncepcji neuroróżnorodności, że po prostu jakby ludzie mają różnego rodzaju, tak jak mają różne rodzaje psychiki, mają różne osobowości, tak samo też mają różne tryby przetwarzania danych i produkowania ich. I to na przykład, że ktoś nie jest w stanie skupić się równomiernie każdego dnia, tylko na przykład przez 2 dni wcale, a kolejnego dnia w chwilę nadrabia to, co normalnemu człowiekowi zajęłoby 2 dni, to nie znaczy, że któryś z tych sposobów działania jest lepszy i gorszy. Mhm. Tylko ponieważ jakby żyjemy w rzeczywistości, która jest troszeczkę dostosowana jeszcze do XIX-wiecznego systemu fabrycznego, w którym ludzie mieszkali blisko swojej fabryki i zaczynali pracę i kończyli ją o podobnej porze i wszystko to jakby w taki fordowski system, wczesno XX-wieczny raczej niż XIX-wieczny, czyli właśnie wtedy, kiedy jakby wszystko zostaje unormowane, kiedy domaga się od ludzi przewidywalności i tego, że oczekuje się, że właśnie będą działać dokładnie tak samo, że są po prostu jakimiś w miarę przewidywalnymi mechanizmami. Myślę, że to jest w ogóle jakieś wielkie marzenie wielu ludzi, dlatego instalują sobie aplikacje i biorą różne suplementy, które mają tam jakoś wyrównać ich biochemię,
ale to niekoniecznie działa, dlatego że wydaje mi się, że jest jakiś po prostu czynnik chaosu, że nie to, to wszystko się nie da przewidzieć. Ja leczę się neurologicznie i pan doktor powiedział mi kiedyś, że on spodziewa się, że w niedalekiej przyszłości nie będzie prób leczenia wszystkich pacjentów z tą samą diagnozą jednym lekiem, tylko będą dobierane leki w jakby nowe substancje czy jakieś kompozycje w substancji chemicznych, które będą dostosowane do tego jednego indywidualnego mózgu. I to do mnie bardzo przemawia. Ale to w sumie już się dzieje troszkę, no bo jeżeli leczysz zaburzenia nastroju, no bo nie zawsze epizod depresyjny oznacza kliniczną depresję, więc powiedzmy, że większość z nas biorących różnego rodzaju antydepresanty też gdzie inaczej działa na różne substancje i też ma różne miksy i różne koktajle. W ogóle chciałabym, żeby to przestało być. Ja też myślę o tym często właśnie, ponieważ obserwuję, jak bardzo wzrasta liczba osób, które biorą różnego rodzaju leki psychiatryczne i myślę, że naprawdę część z tego to jest przebodźcowanie, w sensie jakby, że my mamy jednak te systemy nerwowe, które nie są przygotowane na to, że jakaś obca osoba, która jest znajomą naszego znajomego, będzie nam mówić, że jesteśmy głupim, nie wiem jak tam się ludzie wyzywają w internecie teraz w tym sezonie, albo że nie mam o czymś pojęcia i jeszcze rzuci właśnie, albo że na przykład to nasz tomik wierszy to grafomania na przykład, albo coś w tym stylu. Jakby nie, i bełkot. Tak, tak. I jakby a jednocześnie porównujemy się, nie wiem, z osobą X, która w tym samym czasie wykonała na pewno 100 tysięcy lepszych zadań, a my nie dorastamy jej do pięt. Jakby my codziennie jesteśmy bombardowani tym. Tak. Nie wyglądamy tak jak trzeba, bo nie wyglądamy jak modelki, które mają na sobie ubrania, albo modele, albo ci kolesie, bo to jakby też... Strasznie jest dla mnie ważne, żeby podkreślać, że jakby ta opresywność jest absolutnie niezależna od płci. Tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie znaczy, że się wkrótce nie przystosujemy. Ja na przykład myślę, że ja do takich dużych jakby natłoku danych jestem przystosowana, bo jestem jednak bardzo tubylczynią cyfrową od dziecka i dla mnie to jest bardziej może naturalne środowisko. Wydaje mi się, że to jest po prostu moment ewolucyjny, że jakby w tej chwili jest jeszcze zderzenie, powiedzmy, jakby nasz interfejs nie do końca jeszcze przepuszcza to wszystko, albo się nie dostosował do tego, w jaki ale być może w niedalekiej przyszłości się okaże, że będziemy po prostu wybiórczo zwracać uwagę bardziej na niektóre z tych danych, a niektóre będziemy omijać i że wszystko to się jakoś zekonomizuje. Tak, no to jest jakiś ratunek, czyli taka higiena jakby, higiena obecności w świecie cyfrowym, tak? Bo jakby inaczej tego nie widzę w ogóle. Ale ja, no, znaczy to też, żeby uniknąć tutaj tej wspomnianej na samym początku baumanizacji dyskursu, czyli mój Boże, świat płonie, dziewczęta tylko piszą do siebie na telefonie, a chłopcy oglądają zdjęcia butów. No nie, bo niesamowicie to wpływa na relacje międzyludzkie. To jest jakby, ktoś zwrócił uwagę, że nie ma drugiego takiego wynalazku, może telefon ewentualnie, który by po prostu wpływał na relacje międzyludzkie i my jesteśmy w procesie, to się dzieje jakby za naszego życia i patrzymy, jak to działa. Więc no, jak z atomem, no, jakby, i można go stosować dobrze i źle. Tak, ja myślę, że po prostu nastąpiło bardzo duże przyspieszenie w bardzo krótkim czasie, ale tak? Ale myślę, że jednak jest prawdą, że korporacjom cyfrowym jest na rękę to, żeby utrzymać naszą uwagę i sam jakby takim samym złem dla mnie jest patriarchat, kapitalizm i algorytmy. To jest moja święta triada na 2021 rok. Największe zło, szatan. Ale nie zauważasz, że jakoś na przykład zaczynasz... Nie uczą się. A ja na przykład dostaję jakieś reklamy w ogóle i zauważyłam, bo chciałam na to zwrócić uwagę, czy zwracam uwagę na jakieś reklamy
I okej, raz zwróciłam, bo wydało mi się to jednak naprawdę bardzo śmieszne, że, ale w taki naprawdę żenujący i obleśny sposób śmieszny, że dostałam obok siebie reklamy produktów ze znanej chińskiej witryny. I jedna z nich to było surowe mięso z Rosji, a obok tego była koszulka męska, która tam, gdzie kończy się szyja, zaczyna się kołnierzyk, to tam był nadruk Yonder. Więc obok siebie były te dwa produkty. Okay. I wydało mi się to jakieś absurdalnie osobliwe. No tak, ale te algorytmy, tej wspomniane przez ciebie witryny właśnie są, ja je lubię, bo, tak. One, nie, bo one są zepsute, one nie działają. No właśnie. Więc one są ciekawe. No to więc, jest znowu no więc, to miejsce internetowych tak, poszukiwań. Tak, ale te algorytmy, które mają mi coś sprzedać, które mają mi podpowiedzieć jakieś... Ja ignoruję te dane. Ale one ci sprzedają, jeżeli wchodzisz... Zobacz, bo to jest co innego, jeżeli wchodzisz... W tej chwili, jeżeli próbujesz wyszukać cokolwiek w wyszukiwarce Google, to pierwsze wyniki to są inaczej. W ogóle wszystkie wyniki, które masz, to są wyniki, które ci coś sprzedają, niekoniecznie produkt, ale ja po prostu tęsknię za światem, w którym była wyszukiwarka Yahoo i naprawdę w internecie można było coś znaleźć, teraz w nim nic nie można znaleźć. Jestem smutna z tego powodu, ale myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby pójść na spacer i spalić korporację cyfrową. Na spacerze. A może znalazłyście w sieci jakieś recenzje waszej książki, ale pochodzące z tej prawej strony krytyczno-literackiej sceny? Nie. Pytam dlatego, nie szukałyście, a może takie są? Ja nie. Też nie szukałam, bo później by wasze jakieś algorytmy dziwne się... Ale chciałam, chodzi mi o to, że wasza książka jest emanacją właściwie wszystkiego tego, co ci ludzie chcieliby, aby strzezło. Tak. Bo piszecie z perspektywy feministycznej, piszecie z perspektywy genderowej. Czyli zupełnie wbrew tej narodowo-katolickiej narracji, którą siłą się nam próbuje narzucić. No więc jestem ciekawa, czy jakieś gromy na wasze głowy się posypały, bo ja szczerze mówiąc nie... Nie, jakby... Niestety. Nie byli zainteresowani. Nie. Choć zaskakująco właśnie mogłabym nawet powiedzieć, że z drugiej strony to znaczy, że jakby w... Spotkałam się z takim zarzutem, że nasza książka jest konserwatywna. Tak, to prawda. Tak. To, ale to z lewej strony. Tak. To... Także właśnie tak. Raczej odwrotnie. Co bardzo nas bawi i zawsze i tak. Podkreślamy, że my bardzo chciałybyśmy żyć w świecie, w którym ta książka jest konserwatywna. I może ten świat nastąpi. Ale tak, tak było. Okay. Może... Ale to ta krytyka polityczna? Czy... Nie, to była prywatna opinia. Prywatna. Ale związana chyba z... No, nieważne. Tak, ale to nie była oficjalna recenzja, tylko to była prywatna. Tak. Okej, a jak wy w ogóle znosicie krytykę? Ja strasznie. Ja siedzę, zależy, Ja siedzę i płaczę. To zależy. Tak. To zależy. Ja myślę, że dla mnie to, że pojawiają się bardzo różne reakcje na tę książkę, świadczy o tym, że jakby w każdej książce każdy... Często jest tak, że czytamy to, co chcemy w niej wyczytać i że tak naprawdę zdarza się tak, że czyta się z jakimś nastawieniem, które prawdopodobnie koloruje taką książkę zupełnie inaczej. Jakiś filtr od zawartości, tak. No ale to jest tak jak tam u Eko, że jest intencja czytelnika, prawda? I że ona wtedy przeważa. I bywa, że ktoś po prostu mówi jakieś rzeczy zupełnie odwrotne, niż są w niej napisane, no ale to świadczy po prostu o tym, że jakby ta osoba tak myśli i tak. Chce czytać to, co... Chce potwierdzić siebie sama. Więc to się zdarza i naprawdę reakcje były bardzo różne i często wzajemnie się wykluczające. Co dla mnie uważam, że jest spoko, bo oznacza, że nie jest to książka, którą łatwo przyszpilić. To o co nam chodziło, że nie jest ona spozycjonowana dla konkretnej grupy odbiorców i czytelników. No jak? Tak, wydawnictwo spozycjonowało ją nie do końca zgodnie z naszą intencją jako książkę dla osób, które chcą być kochane. Muszę odwracać, żeby na to nie patrzeć w ogóle. Wydaje mi się, że jest trochę tak, że jeżeli ktoś faktycznie spodziewał się treści poradnikowych i spodziewał się konkretnych odpowiedzi, to wtedy poczuł się rozczarowany. No tak. Znaczy... Takie osoby, które czytają utylitarnie, że czytają książkę, bo szukają w niej rady.
I to, że... To w ogóle nie jest to. Jakby, tak. Jeżeli, to ja myślę, że to jest też ten taki problem właśnie, że my cały czas podkreślamy, że to jest esej. Mhm. Nie sięga się po esej z intencją znalezienia konkretnych recept na jakieś zachowania, jakby raczej po to, żeby się dowiedzieć, czy coś przemyśleć. Tak, powiedzieć, tak. Ale nie mam tak, przedyskutować jakby, no ale... Tak, ale być może, nie wiem, ktoś polecił tej czytelniczce wtedy tę książkę jako coś, gdzie można znaleźć, nie wiem, jakieś coś, co na przykład jeden czytelnik odbierze jako radę czy odpowiedź, dla drugiej osoby będzie jakieś beznadziejnie niekonkluzywne i wtedy ona odpowie, ale po co pisać takie książki, no tak, bo wszystko musi być po coś, prawda? Tak. Więc jeżeli dla kogoś wszystko musi być po coś, to filozofowanie i gdybanie i zostawianie otwartych odpowiedzi dla takiej osoby będzie nie do zaakceptowania. Ale z tą krytyką ja tak naprawdę myślę, że to chyba była jedna rzecz, od której naprawdę zrobiło mi się niemiło i to było, ale nie dotyczyło książki, tylko mojej wypowiedzi w wywiadzie i że ktoś czepiał się mojego głosu. I zastanawiałam się, po co mówić takie rzeczy. I myślę, że wtedy po prostu miałam jakieś takie poczucie, że zetknęłam się z czymś, co nie wiem, jaki jest właściwie odpowiednik dobry takiego angielskiego słowa maliciousness, czyli chęć zrobienia krzywdy bezinteresownie. No i wtedy faktycznie to poczułam, że ale po co ty to mówisz, człowieku? Nie zmienię swojego głosu tylko dlatego, że ktoś w internecie tak napisał. Ale nie masz... Ja bardzo źle znoszę krytykę. Fatalnie, naprawdę. W związku z tym założyłam sobie, że nie będę starała się szukać jakichś recenzji właśnie, bo to nie ma sensu. Dlatego, że też często mam wrażenie, krytyką powinno być coś, jeżeli ktoś jest w stanie ugruntować swoją opinię, powiedzieć, nie podoba mi się to, dlatego że, nie wiem, ten język do mnie nie przemawia, bo nie czuję, że to są moje doświadczenia. Natomiast jeżeli ktoś pisze, że po prostu jego reakcją było co? Nieustający cringe. Tak, tak, tak. Oraz, bo to też dotyczyło też, była jakaś taka jedna recenzja, no właśnie, bo ale gdzieś mi wpadają, nie? Była taka recenzja mówiąca o tym rozdziale naszym, jakby to było z dziewczyną, tak, i że to jest, że po prostu osoba, która to czytała, czuła się zażenowana czytaniem ten rozdział. Ale właśnie takie, moim zdaniem, takie wypowiedzi i takie recenzje, w których używa się tak... Mocnych? Nawet nie radykalnych. Mocnych, nie tak mocnych, ale właśnie, które kojarzą mi się z programem, na przykład Mariusz Max Kolonko mówi jak jest, albo z wypowiedziami Wojciecha Cajrowskiego, czyli po prostu jeżeli ktoś... Chodzi o to, że jeżeli ktoś używa takich słów, które są silnie nacechowane emocjonalnie i krytycznie, czyli nie na przykład nie podobało mi się, tylko coś, co mu się trochę nie podobało, to musi powiedzieć, co za beznadzieja. To ja jestem. Ja jestem... Kiedyś Jakub Manstein i Rafał Rzemiński zrobili taką taksonomię. Już kończmy, już to leżeć. Już mi się taksidermia zaraz mi się będzie myliła z taksonomią, a chcę brzmieć mądrze. Komentatorów internetowych. I jakby w ogóle, a być może w ogóle jakby osób, które. Ale nie, to chyba było komentatorów i tam był radykalny entuzjasta. Aha. I to jestem ja. W sensie ja hiperbolizuję naprawdę wszystko. Co już jest w ogóle zdaniem paradoksem, bo pokazuje, że jakby wiadomo, że nie wszystkiego nie będę hiperbolizować, ale to jestem ja. Jak mi coś nie podoba, to mówię, ja pierdolę, co za gówno po prostu, mimo że tak naprawdę po prostu nie chce mi się tego trochę czytać. A widzisz, to ja jakoś, moje doświadczenie nauczyło mnie, żeby w ogóle nie przejmować się hiperbolami. Jeżeli ktoś używa takich słów, to znaczy, że to prawdopodobnie jest hiperbola i że to po prostu, no nie wiem, jest pytanie do tego, kto to mówi, o co mu tak naprawdę chodziło. A nie, że właśnie, no. Zresztą jakby, ponieważ sama to robisz, no to sama wiesz, skąd to się bierze. Tak, ale z drugiej strony właśnie istnieje we mnie ten niesterapeutyzowany jednak cały czas syndrom oszusta i syndrom
osoby, nie wiem, z gorszego miejsca, tak? Ja zawsze podkreślam, że ja się wychowałam na przedmieściach, to jest bardzo specyficzny stan umysłu, jakby pośrodku nikąd, tak? Ja nie czuję się warszawianką w żadnym sensie, czuję się raczej osobą, która nie chadzała do szkół. Pierwsze dwa lata na studiach to był jakiś szok poznawczy, po prostu otaczali mnie ludzie, którzy tyle wiedzieli, a przecież wydawało mi się, że nie jestem głupia. Więc zawsze miałam to poczucie bycia tym takim gorszym z rodziny. No i jak gorszy z rodziny już postanawia napisać książkę, no to się boi, że po prostu przyjdą redaktorzy z całym szacunkiem dwutygodnika i powiedzą, no nie, no, ale to wiesz, po prostu David nie. Sylwian mówił o tym, że właśnie, że jeżeli nagrywa się ambitne jakieś rockowe czy popowe płyty jako ktoś, kto pochodzi z małego miasteczka, czy w ogóle ma jakieś mało prestiżowe wykształcenie i tak dalej, to przez cały czas się boi, że właśnie cały czas, że ktoś odeśle go do konta. I niezależnie od tego właśnie, jak dobre rzeczy robi, to że jakby, że mimo to ma napisane gdzieś na czole jestem z przedmieścia. No wiesz, ja wychowałam się na podwórku z kurami w największym stopniu, więc myślę, że... Ale może twój syndrom oszusta jest nieaktywny. Ty uważasz siebie za osobę kompetentną i nie uważasz, że można było... Myślę, że to dlatego, że drobnie ocenia. Drobnie ocenia, po prostu sobie chodzi i dziobie. Drobnie ocenia. Już naprawdę ostatnie pytanie. Na koniec. Ja osobiście jestem psiarą. I chciałabym, żebyście mi wytłumaczyło, co chodzi z tymi kotami. Małgorzata pisze sobie, że mieszka na warszawskiej Ochocie z narzeczonym i czterema kotami. Olga, że niedawno wraz z kotką Bubą przeprowadziła się do Warszawy. Dlaczego te koty? No to może ja tutaj zaktualizuję, że niestety niedługo po przeprowadzce Buba zachorowała, już nie ma jej z nami. Ale w tej chwili mieszkam z żożobą i kremówką. Dwa. Tak. Kocięta. Okay. Kocięta. Jest to absolutnie, jest to doświadczenie absolutnie nieporównywalne z kotem dorosłym. No nie. Jednak tak, tak. Nie, kocięta jest to czysta destrukcja, absolutnie jest to inba. Ucieleśniona inba, ale no nie, ja lubię koty, lubię również psy oraz szynszyle, bardzo lubię króliki i też właśnie jakby królik to jest takie moje nawet zwierzę totemiczne. Pytano mnie często właśnie, no, że dlaczego nie mam królika. Myślę, że chyba to było dlatego, że nigdy nie udało mi się znaleźć sposobu na schowanie wszystkich kabli i mam dużo kabli, to po prostu dlatego. Ale ale tak, nie wiem, jest coś bardzo przyjaznego i takiego, bym powiedziała, no nie wiem, koty są interaktywne, ale nie na 100%. Że to nie jest tak, że to są jakieś super społeczne zwierzęta. Są i potrafią budować bardzo silne więzi i bardzo mi się podoba takie obserwowanie, jak się rozwija ta więź i jak koty znajdują jakieś swoje własne sposoby. Właśnie poszczególne koty, tak, różne koty, różne potrzeby. Żożoba i kremówka są bardzo odmienne od siebie, pomimo tego, że obie są maluchami, ale jednak widzę te różnice w temperamencie i w typie interakcji z człowiekiem. Ale myślę, że no nie wiem, poza tym są milutkie. Właśnie chciałam użyć dokładnie tego słowa i wydają z siebie śmieszne dźwięki, tak. Tak. Nie rozumiem, po co te wszystkie racjonalizacje. Koty mają miłe futerko. Tak, koty mają miłe futerko, mają śmieszne noski. To samo można powiedzieć o psach. Spędziłam wiele lat z bardzo kochanym malamutem i faktycznie jest to super. Jest to super, ludzie się malamutów bardzo boją często, a to są najkochańsze misie, tyle tylko, że są naprawdę ogromne. W moim przypadku jest trochę tak, że
Ja bym nie powiedziała, że jestem kociarą albo psiarą, natomiast, bo podobnie jak Olga, lubię prawie wszystkie zwierzęta. Być może moja miłość co do owadów jest trochę mniejsza. Natomiast lubię też ptaki. Jestem jedną z niewielu osób, które lubią gołębie na przykład. O, ja też lubię gołębie. O, nie wiedziałam. Lubię. Gołębie są bardzo nielubiane, uważane są za szczury wśród ptactwa. Uważam, że bardzo niesłusznie. Niesłusznie. Więc ja bardzo lubię zwierzęta i zawsze uważałam, że możliwość obcowania ze zwierzęciem to jest w ogóle taka już metafizycznie jedna z przyjemności takiego, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy tutaj nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co i właściwie to wszystko nie ma sensu. To dla mnie jednym z sensów jest możliwość obserwowania, w jak różne sposoby życie funkcjonuje na Ziemi. Czyli biorąc pod uwagę fakt, że ja się czuję, jeżeli czuję się dobrze, tak, no bo najpierw muszę zatroszczyć się o to, żeby nie być zmęczona i poleżeć, ale wtedy kotek przyjdzie i też poleży. To prawda. Kotki lubią ale leżeć, pieski, to też ale jest. Pieski też, pieski też lubią leżeć. Więc ja, tak. Ja nie mam pieska tylko i wyłącznie dlatego, że ja się wychowywałam w domu z ogródkiem i wydawało mi się jakieś takie strasznie smutne, że pies miałby ze mną mieszkać w mieszkaniu i nie mógłby biegać. Mhm. I tylko ta decyzja spowodowała, że mam koty. Od razu dwa, bo w sumie nie interesowałam się tym za bardzo, ale było dla mnie też oczywiste, że jeżeli wezmę zwierzę, bo to był taki moment, kiedy po prostu stwierdziłam, że skoro lubię zwierzęta, to być może powinnam mieć zwierzę w domu. Chciałam mieć stwórzofretkę, ale tak samo jak ty, nie byłabym w stanie schować wszystkich tak. rzeczy. Zrobienie mieszkania tak, żeby było fretko odporne, to jest bardzo, bardzo... Tak, to samo z króloodpornością też. Znaczy okropne, i tak. Bardzo tak. takie trudne do upilnowania. Tak, a króliki, no one potrafią być bardzo bojowe. Ludzie myślą, że tak. są milutkie, ale tak naprawdę to można zostać rannym w starciu z królikiem. W każdym razie bardzo się, ja nie jestem, więc bardzo lubię psy też i w ogóle ostatnio była nawet jakaś taka sytuacja, że moja znajoma mnie odwiedziła, miała psa i taka była przejęta bardzo, weź, są dzikie zwierzęta, muszę sobie jakoś pomóc, jakby zorganizować, ja nie będę za nimi chodziła, niech się jakoś ułożą, nie? Natomiast lubię moje koty i cenię je właśnie ze względu na to, że mam dostęp do jakiejś takiej innej inteligencji niż ludzka. Ponieważ to wszystko się dzieje w procesie, bardzo dużym zaskoczeniem były dla mnie rzeczy, z których ludzie sobie często nie zdają sprawy, czyli tak, po pierwsze, że koty na przykład reagują na imiona. Wszystkie moje koty reagują na imiona i w sumie jest tak, że dwa przychodzą, kocury przychodzą, wołane od razu jakby przychodzą, jeżeli mija sytuacja, kładziesz się do łóżka i chcesz po prostu, żeby coś ci pomruczało przy boku. No ja to wtedy wołam swojego kota Bułę i on przychodzi i jakby natychmiast jest gotowy do głaskania. Jeżeli chodzi o jakiś taki rozwój intelektualny, to ja myślę, że to są tak mniej więcej jakieś takie 18 miesięcy życia, tak więc półtora roku, o dwa lata, jeżeli chodzi o jakby kumacy. To jest trochę tak, jakbym z dwulatkiem mieszkała. Ciekawe jest też to, że ponieważ no ja mam stado tak naprawdę, w sensie mam gniazdo i jest taka teza, która mówi, że koty są samotnikami, to jest nieprawda, nasze żyją w stadzie i jakby są między nimi interakcje, są również walki kotów, to jest bardzo ciekawe. I tak, ale gdybym równie dobrze mogłabym mieć cztery pieski, nie miałabym nic przeciwko temu. Tak. Nie czuję, że tutaj jest jakiś, jakby, że tu jest jakieś antagonizmy są. Tak, ja też między Bydgoszczą a Toruniem. No tak, właśnie, dokładnie. Tak, tak. Albo między tak, Zieloną Górą a Gorzowem. Tak, tak. Myślę, że między Katowicami a Sosnowcem. Ale to sza. Dobra, to... Dlaczego sza? To jest dosyć znana wiedza. Tak, ale wracając do kotów, to faktycznie... No właśnie, Sosnowiec to nie jest Śląsk. Właśnie, to Oczywiście. Oczywiście. Tak. To nawet ja wiem. Ale to powiedzmy to na filmie. No właśnie. Dobrze, ale wracając do kotów, to faktycznie ta komunikacja z innym gatunkiem to jest super zaleta, bo faktycznie to jest... Super zaleta, jest to, chyba że nie chcesz tak. pisać na przykład i kot nie kładzie. To jest właśnie, to jest różnica między kotem a psem. Psy zazwyczaj nie kładą się na klawiaturze, tak. tylko bodą, nie? Jakby one raczej tak, tak wykonują... Tak, ale tak, to kremówka kocha komputery. Nie, to jest prawda, jest tak, komputery absolutnie budzą jej jakąś szaloną pasję, tak, kocha na nich pisać. Zdecydowanie bardzo lubi włączać jakieś przypadkowe komendy. No, ja nie włączyłem wcale przypadkowych komend, tylko zawsze
tą taką nawigację głosową. A, zawsze. Tak, tak to o Boże. Albo tak. Na przykład czasem jak kot napisze coś na Messengerze, zawsze zabawne. Że to jest śmieszne. Ja myślę, że też trochę tak naprawdę to jest trochę tak, że my nie mamy dzieci, a jednak jest to jakaś, wszyscy ludzie sobie mnie zabiją, jakaś niższa forma inteligencji, z którą mamy do czynienia. Ale popatrz, jest też tak, że koty dorastają, tak jak psy zresztą, one dorastają szybciej, więc masz do czynienia tak. Szybko nie, ale z kimś, kto wiekowo, jakby w kwestii dojrzałości, ale to jakby nie, ja myślę, że to nie są w ogóle przekładalne sposoby inteligencji, że one inaczej postrzegają świat i zupełnie tyle tylko, że... Tak, tyle tylko, że... No właśnie, pac. To, gest tak, w ogóle tak, taki. Pac. Bez kciuka tak. Przeciwstawnego, zawsze mnie bawi. Tak, tak, ale ich sposoby komunikacji, mi się to bardziej kojarzy, nie wiem, jakby z komunikacją z jakimś bytem z innej planety, tak, no właśnie, coś takiego, tak, że to raczej w ten sposób to widzę, że to u mnie właśnie te uczucia takie opiekuńczo-rodzicielskie to właśnie raczej nie jest to, tylko że to jest raczej tak, jakbyśmy byli przyjaciółmi z innych planet. Tak, na tej zasadzie. Ja mówię o nich, że to jest moja straż przyboczna, mm-hmm. Że mam jakieś takie poczucie właśnie jakichś baśniowych stworów, tak. Jakichś takich właśnie... Tak, może to jest jak w fantasy, że tak, masz tak, że tutaj tak, że masz idziesz, goblina jest... tak. Obok siebie. Tak, tak. Dokładnie. Tak. No coś w tym stylu. No. Ale myślę, że kiedyś na starość, mm-hmm. Bliższą lub dalszą, spokojnie widzę sobie siebie, czy oczywiście w tej chacie na Podlasiu albo... W Kujpomie, totalnie, albo tak. W Kujpomie i zawsze pytam Michała, mówię ty, ale będziemy mieli i koty i psy, dobra? I jeszcze ja bym chciała kozę, bo kozy wszystko jedzą i robią sery i wtedy już planuję, mówię Michał, będziemy robić kozie sery, jakby widzę to, ja totalnie chciałabym mieć duże zwierzę, bo to super po prostu. Tak. Trzeba wtedy będzie też wziąć parobka do zarządzania niestety. Może już robotyzacja wtedy zajdzie tak daleko, że to będzie mógł być robot, który będzie tak sprzątał po kozie. No, nie wiem. To jest możliwe, to prawda. Trzeba Aleksandrę Przegalińską trzeba byłoby spytać, czy jest to możliwe, czy robotyzacja przewiduje zajmowanie tak, się tak. Trzodą. Tak, chodną. Ale właśnie jakby behawiorystyka kocia mnie też... bardzo ciekawi i one aportują na przykład, niewiele tak. Osób o tym wie, tak, ale tak. Tylko jak mają ochotę, na tym polega ta różnica. No, ale to jest właśnie tak, że koty, że te zachowania są przekładalne do pewnego stopnia, prawda, że psy są może bardziej interaktywne i się uczą w interakcji, a z kotami jest różnie i chciałabym wiedzieć na przykład, co stoi za tym, że darzę żoby sposobem na okazanie uczuć wobec człowieka jest gryzienie go w nos. Ona naprawdę cały czas to robi. Nie wiem właśnie dlaczego. No dobra, mamy oboje odstające nosy, no to może to jakoś... Ale kremówka tego nie robi. Nie, kremówka nie. No nie, kremówka się wspina i na przykład tak wskakuje z ziemi i się domaga, żeby ją brać na rączki, więc mają bardzo, bardzo różne sposoby. Nie no, wielkim zmieniem na przykład dla mnie też było to, ponieważ u nas w naszym stadzie panuje totalny matriarchat, co jest podobno normalne. Zawsze jest tak, że kotka rządzi. No dobra, bo już teraz czuję, że ja chcę iść gładkać kotki. Tak, z kotami podobno jest tak, że największy kot rozmiarowo ma największy respekt, a Niunia jest taka pokaźna. Pokaźna to jest niezły eufemizm. Ale ja ją kocham bardzo. Nie będę, no, nieprawda, ona jest przemocowa, ona jest staniewskim, bije wszystkie koty. Dalej się też przytula. Przytula się. Przytula się buła. Dobrze. Kotki na zakończenie. Dziękuję. O wizerunku kotki. Tak, tak. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w Kujpomie. Tak, pod Grudziądzem.